Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim książkowym kanale. Dziś przychodzę do Was z recenzją książki Marty Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu. Ta książka to reportaż, to naprawdę dobrej klasy literatura faktu. Autorka porusza w niej temat dotąd dość mocno spychany pod dywan, temat tabu, temat przemilczany, temat wstydliwy. Młodzi ludzie wstępujący do zakonu, wstępujący do klasztoru, wstępujący do seminariów duchownych podejmują decyzję o swoim przyszłym życiu mając około 20 lat. Wiadomo, jak się wtedy czuje, każdy myśli, że zmieni świat, że świat będzie leżał u jego stóp, jest pełen ideałów, pewien wzniosłych idei, pełen zapału i chęci do życia. Również młode dziewczyny wstępujące do zgromadzeń zakonnych takie są. Zwykle wcześniej poznają te zgromadzenia w trakcie jakiejś rekolekcji, dni skupienia, odwiedzin, bądź znają po prostu jakieś konkretne siostry ze zgromadzeń, bądź to z lekcji religii, bądź to gdzieś po prostu poznają je. I te zgromadzenia w ramach takiej rekrutacji pokazywane są im od jak najlepszej strony. Pokazywane są w sposób, można rzec, taki troszkę wyidealizowany. Trudno mi uwierzyć, mając w perspektywie o wiele więcej lat niż te osoby, które wstępują do klasztoru, że istnieje świat idealny. Ale tym młodym osobom może się tak wydawać, ponieważ zgromadzenia zakonne to całkiem inne miejsca niż te w dzisiejszym realnym, otaczającym nas świecie. Wydaje się, że wstępują tam osoby lepsze, osoby bardziej związane z Bogiem, osoby posiadające głęboką wiarę, takie bliższe ideałowi. Niektórzy nawet twierdzą, a zwłaszcza starsze pokolenie, no jak zakonnica, to prawie jak święta, no święta. Musi być odpowiednio nastrojona do życia, do ludzi, do Boga. Niestety wiele osób w zakonie się bardzo rozczarowuje. Wiele kobiet przeżywa tam potworne rozczarowanie, kiedy po jakimś okresie od wstąpienia to miejsce okazuje się całkiem inne niż jest w rzeczywistości. Rodzina zakonna nie jest idealna, reguła jest na pierwszym miejscu, nie liczy się charyzmat. No i nie wszystkie osoby, które wstępują za klasztorną bramę, są wierne swojemu powołaniu do śmierci. To jest dla mnie normalne, tak samo jak nie wszystkie zawarte małżeństwa będą trwały aż po grób. Wiadomo, część z nich się rozsypie w pył, część osób rozejdzie się, weźmie rozwód i wcale to nie będzie dla nikogo żadnym skandalem. Dziś kobieta, która porzuca męża, wcale nie jest uznana za jakąś skandalistkę, za jakąś osobę, która popełnia jakiś czyn, który wskazuje ją na ostracyzm, na krytykę. Niestety, odchodząca z zakonu zakonnica jest napiętnowana, jest pokazywana w negatywnym świetle. Zakon jakby od niej się odcina, no bo w cudzysłowie jakby zdradziła. Natomiast ta zakonnica nie zawsze ma gdzie wrócić. Książka, o której Wam dziś opowiadam, to nic innego jak historia zakonnic, byłych zakonnic, które zdecydowały opuścić swoje zgromadzenie. Autorka Marta Abramowicz dotarła do 20 takich kobiet i to wcale nie było dla niej takie łatwe zadanie. Zwykle bywa tak, że kobieta, mając taką konstrukcję psychiczną, jaką jest właściwa jej naturze, wstydzi się tego, co zrobiła, czuje się winna, czuje się niegodna, czuje się w pewien sposób gorsza, czuje się zawiedziona. I o swojej porażce, bo to odejście z klasztoru traktuje jako porażkę, nie chce mówić, zamyka się w sobie. Nie sprzyja jej również jakieś wsparcie ze strony Kościoła, no bo jest przecież kimś negatywnym, opuściła, zdradziła, nie była wierna temu, co zamierzała spełnić wobec przełożonych, wobec Boga. Rodzina nie zawsze też przychylnie przyjmuje taką zakonnicę pod swój dach. Marta Abramowicz opisuje szczegółowo 7 historii kobiet, które opuściły zgromadzenia, i tutaj dodam, co jest ważne, zgromadzenia czynne. Autorka, szkoda właśnie, że żałuje, że chociaż nie dała jednego przykładu, być może nie udało jej się dotrzeć. Nie pokazała chociaż jednej byłej zakonnicy ze zgromadzenia klauzurowego. Ci, którzy nie wiedzą, jaka jest różnica, to tutaj wyjaśnię. Klauzura to jest taki klasztor
o ścisłej regule, gdzie nie wychodzi się za bramę klasztorną, w ogóle praktycznie, chyba że na jakieś leczenie szpitalne, ewentualnie na jakieś wybory, które są organizowane przez samorządy, czy to są wybory prezydenckie, bo wiem, takie sytuacje znam z życia. Natomiast ta osoba nie ma prawa wyjść do ludzi, nie ma prawa brać udziału w uroczystościach rodzinnych, nie ma prawa odwiedzin, żeby ona pojechała w odwiedziny, nie ma prawa pojechania nawet na pogrzeb. Także autorka opisuje kobiety ze zgromadzeń czynnych, czyli takie, które realizują jakiś charyzmat. Zwykle jest to, daję tutaj przykłady, no, karoliki, opieka nad chorymi, opieka nad bezdomnymi, wspomaganie na przykład samotnych matek, dzieci, prowadzenie domów dla osób upośledzonych itd., itd. Mówimy tutaj o zgromadzeniach czynnych. 20 kobiet je opuściło. Ich droga powrotu do życia takiego, jakie wiodły kiedyś, do świata takiego świeckiego, wcale nie była łatwa. Autorka podkreśla, że wielu z nas myśli, że zwykle, jeżeli kobieta opuszcza klasztor, to przyczyna leży u podłoża seksualnego. To znaczy tak, nie wytrzymała życia w czystości, nie wytrzymała życia w celibacie, zakochała się w księdzu, zakochała się w kimś tam, kogo spotyka, ewentualnie jest w ciąży z kimś, z biskupem itd., itd. No tutaj dodam, że książka złamała ten stereotyp. I wydaje mi się, że tak właściwie jest, ponieważ książka pokazała, że zwykle kobiety opuszczały to zgromadzenie ze względu na to, że były nim po prostu rozczarowane, że to zgromadzenie nie spełniło ich oczekiwań, że było inne niż im się ukazywało przed wstąpieniem za klasztorną furtę. I te historie są bardzo wstrząsające. Mówią o dramacie kobiet, bo taka decyzja jest bardzo dramatyczna. O ile wydaje się, że taką naprawdę ostateczną decyzją jest decyzja idę do klasztoru, to decyzja występuje jest jeszcze bardziej trudniejsza. Zwykle taka kobieta nie ma wsparcia i jest jej bardzo ciężko. Wychodzi z klasztoru bez pieniędzy, bez ubrania, chyba że jej ktoś coś da, bez możliwości znalezienia sobie swojego miejsca tak szybko, jakby się to wydawało, bez pracy. I tutaj, jeżeli otrzyma jakąś pomocną dłoń, to okej, okay, ale jeżeli nie, to naprawdę jest jej ciężko. W dodatku wychodzi w pewien sposób, może nie zraniona, ale wychodzi w pewien sposób dotknięta moralnie, bo czuje się gorsza, bo czuje, że zawiodła, coś jej się w życiu nie udało. To opuszczenie klasztoru zwykle kobieta traktuje jako porażkę. Marta Abramowicz pisze bardzo pięknie. Ale szczerze powiedziawszy, myślałam, że ta książka to tylko historie tych kobiet. Otóż okazuje się, że nie. Autorka pokazuje jeszcze, jak rozwijały się zgromadzenia zakonne w Polsce, te czynne, bo one funkcjonują od niedawna. W średniowieczu i wiekach późniejszych klasztory to były tylko te zamknięte. Zgromadzenia czynne to XVII i XVIII wiek, kiedy one powstawały. I porównuje polskie zakonnice do ich koleżanek z zagranicy. Kobiet noszących habity, które żyją tam zdecydowanie lepiej. Polski Kościół zatrzymał się przed Soborem Watykańskim II i w żaden sposób nie pomyślano o tym, żeby jakoś odświeżyć te zakony, unowocześnić, dostosować do zmieniającego się świata. To nie jest nic złego, bo świat się zmienia i powinni zmieniać się także ludzie w nim żyjący, zakonnice również. Jak zmieniła się liturgia, jest nie po łacinie, a w naszym ojczystym języku, tak samo zmiany powinny wejść do klasztorów. Niestety, reguły są zwykle pisane wiele wieków temu, w innej rzeczywistości, w innym świecie, a kobiety wstępujące do klasztoru są niżej traktowane niż mężczyźni będący osobami konsekrowanymi. Kobieta, miałam takie wrażenie na przykładach tych konkretnych zakonnic, staje się kimś niższym, kimś niestworzonym do szczęścia, kimś, który ma się w kółko poświęcać, w kółko ma cierpieć, w kółko ma ofiarowywać się za kogoś, ma ciągle się spowiadać, wręcz już do obsesji psychicznej, z każdej myśli, która jest nie taka, jakby trzeba było. Kobieta, powiem tak, staje się nie osobą, a przedmiotem. Staje się maszyną, która ma funkcjonować według instrukcji obsługi czy tej reguły. I główną jej
myślą przewodnią ma być to, by była posłuszna. Cały czas wisi nad nią już klątwa posłuszeństwa, która wręcz ją obezwładnia. I ta osoba właściwie nie bardzo może nawet skupić się na Bogu, bo ona ciągle żyje systemem, rytmem i posłuszeństwem. Staje się, no trudno mi użyć tego słowa, ale taka jest prawda, staje się współczesną niewolnicą. I to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo smutne. Dlaczego ta książka mnie zainteresowała? Otóż przyznam się tutaj Wam na wizji, że kiedyś sama myślałam o tym, by wstąpić do klasztoru i dlatego sięgnęłam po tę książkę. Powiem Wam, że była to naprawdę wyśmienita lektura. Autorka napisała w sposób wyjątkowy, mistrzowski, zaciekawiła mnie. Trudno mi się było tej książki oderwać. Pokazała ten temat bez osłonek, bez tabu, bez jakichś upiększeń, bez jakichś niepotrzebnych dodatków, bez jakichś zbędnych komentarzy. Miałam ciągle wrażenie, że ona ma wielką determinację dotarcia do prawdy, jak to naprawdę jest w tych klasztorach, dlaczego te kobiety odchodzą, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. I właśnie autentyczność tego przekazu wręcz poraża. Ja tę książkę polecam nie tylko osobom religijnym, chociaż ona jest krytycznie nastawiona jednak do Kościoła, jednak jest tutaj krytyka tego, co ma miejsce w zakonach, ale z drugiej strony ta krytyka moim zdaniem jest konstruktywna i słuszna. Bo nie można zamknąć oczu i nie można powiedzieć tak jak dziecku małemu, dlaczego, bo tak. Tak nie jest, to nie jest dobra metoda na długą metę, to nie jest dobre wyjście. Przeczytałam tę książkę od deski do deski, naprawdę jestem wstrząśnięta, ale niestety taka jest prawda, może my jej nie widzimy. Widzimy zakonnice przemykające w habitach ulicami, uczące religii w szkołach, w przedszkolach, pracujące w szpitalach, prowadzące dzieci upośledzone na spacer. Widzimy te zakonnice, ale tak naprawdę nie bardzo je rozumiemy. Książka zmienia również podejście do tego, jak patrzeć na były zakonnice. Powiem Wam szczerze, że miałam okazję, może nie blisko, ale poznać taką osobę, która opuściła klasztor. I to wcale nie w pierwszej fazie tego nowicjatu, ale opuściła go po dobrych kilku latach, po kilkunastu właściwie latach. I ona była cały czas oceniana i patrzono na nią przez pryzmat zakonnica. Nawet przyczepiono jej taką ksywkę. To było nad nią jak piętno. Jakby popełniła, nie wiem, przestępstwo, morderstwo, nie wiem, jakie ciężkie ludobójstwo. A przecież ona tylko pokierowała swoim życiem, miała do tego pewne prawo. Jest osobą w pełni zdolną do czynności prawnych i miała prawo powiedzieć dość, chce inaczej. Być może ta książka zmieni również Wasz światopogląd, Wasze podejście do osób konsekrowanych. Może bardziej zrozumiecie je, jeżeli będziecie z nimi rozmawiać. Ja nie mówię, że wszystkie zgromadzenia są bezłe, ale ogólnie wymagają jakiejś modernizacji, rekonstrukcji, nie wiem jak to nazwać, zmian, pójścia z powiewem czasu. Być może wstrząśnie też Wam fakt, że zachodnie koleżanki naszych zakonnic rodzimych, nawet z tych samych zgromadzeń, żyją inaczej, nowocześnie i mnie się wydaje, że lepiej. Jak będzie, to się okaże na przestrzeni lat, a ja jeszcze raz Wam gorąco tę książkę polecam. Czytałam ją w wersji elektronicznej, także nie mam jej w ręce, ale gwarantuję Wam, że czekają Was wspaniałe emocje i gorąco ją polecam, a pozycja ta została wydana nakładem wydawnictwa Krytyka Polityczna. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmiku i zapraszam na kolejne recenzje. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o tradycyjną łapkę w górę. Jeżeli Was zainteresował mój kanał, proszę o subskrypcję. Pozdrawiam Was cieplutko, pa pa!